Tom, 69. Strachowisko. Rozdział 8. Nadchodzący dzień mógł zaowocować wyjaśnieniem fascynującej zagadki Adama, przodka Edyty. Z rozmowy ze staruszkiem wynikało, że najprawdopodobniej odnalazła się poszukiwana przez nią stara, rzeźbiona szafa, w której dnie mieści się skrytka. Edyta nie wiedziała jeszcze o wędrówce i przetrwaniu antycznego mebla do naszych czasów. Jeżeli była to właśnie ta szafa, wielka tajemnica jej rodziny zostanie wyjaśniona. Zdarzyło się jeszcze coś bardzo ważnego. Nieoczekiwanie dla siebie Edyta otrzymała wczoraj od pani Kasi rękopis Adama. Chociaż przeczytałem zaledwie jego fragment, wiedziałem, że ta swoista kapsuła czasu zawiera informacje, które pozwolą przybyszom ze Śląska uznać swoją misję za zakończoną sukcesem pełniejszym od ich najśmielszych oczekiwań. Wcześniej o istnieniu tego manuskryptu Edyta nie wiedziała. Do wczoraj znała swego przodka na tyle, na ile można poznać człowieka ze złożonego przez niego suchego raportu na piśmie, adresowanego do kręgu osób kierujących po powstaniową rzeszą emigrantów polskich we Francji. Nocna lektura rękopisu sprawiła, że Edyta znała już swego przodka znacznie lepiej i była nim coraz bardziej zafascynowana. Spadamy po traj gród, patrząc na smacznie śpiących harcerzy, szepnął Edek do Bolka i Pawła. Młodzież niech się weśpi. Jasne. Odszepnął Bolek, kończąc kolejny kubek aromatycznej kawy. Ale pod wieczór wracamy, dodał Paweł, spoglądając pytająco na mnie. Musimy przecież dopaść nocnych kopaczy, stwierdziłem. Dopadnijmy, wtrącił Edek. Pod warunkiem, że się zjawią i wejdą pod ziemię, dodał. Przede wszystkim jednak musimy dziś dokończyć nasze dociekania archeologiczne i zająć się bliżej zbiorem głazów. W recepcji zajazdu, wcześniej niż zwykle, pani Kasia zmieniła Tadeusza. Tadeusz udał się na piętro do pokoju Francuzów, gdzie mieściło się centrum dowodzenia akcją Kret. Na schodach wymienił pozdrowienia z Pawłem, Etkiem i Bolkiem. Wychodzącą trójkę zobaczyła po chwili pani Kasia. Na widok Pawła uśmiechnęła się. Przechodząc do wyjścia trzej koledzy pozdrowili uroczą recepcjonistkę. Najdłużej panią Kasię pozdrawiał Paweł, który chciał się wyróżnić szarmanckim zachowaniem wobec damy. Tak się w nią wpatrzył, że aż wpadł na drzwi, odbił się od nich z hukiem, zawadził butem o listwę w progu i stracił równowagę. Na szczęście w ostatniej chwili podtrzymali go koledzy. Tymczasem Tadeusz dotarł do pokoju Francuzów i cichcem wyciągnął mnie na kawę. Kaśka mówiła, że ci goście ze Śląska są w porządku, powiedział. Nawet ich polubiła, chociaż wie od dziecka, że z obcymi nigdy nic nie wiadomo. Powiedziała, że w pani Edycie jest coś bardzo znajomego. Nie wie, co. Nie potrafiła jeszcze tego określić. Tadeusz zawiesił głos. Ona jest przekonana, że od dawna zna panią Edytę z widzenia. Nie potrafi jednak skojarzyć jej osoby z miejscami, w których się mogły przypadkiem spotykać. I to ją niepokoi. Podobno każdy człowiek ma przynajmniej jednego sobowtóra, uśmiechnąłem się Pani Edyta nie musi być wyjątkiem. Może przypomina kogoś, kogo Kasia rzeczywiście kiedyś często widywała? To nie tak. Skrzywił się zabawnie Tadeusz. Dziś w nocy Kaśka doszła do wniosku, że zna panią Edytę stąd. Popukał palcem wskazującym w blad stolika. Z zajazdu? Nie sądzisz, że to dziwne? spytał i, nie czekając na odpowiedź, dodał, już przy pierwszym zetknięciu z panią Edytą widziałem, jak wytrzeszczyła oczy ze zdumienia. Spojrzała na nią jak na starą znajorną, której się tu nie spodziewała. Później Kaśka wyjaśniła mi przyczynę tego wytrzeszczu. Powiedziała, że zbaraniała na widok pani Edyty, bo gdzieś ją wcześniej widziała. I to wielokrotnie. Przez moment była nawet pewna, że znają się od dawna. Ale pani Edyta zachowała się wobec niej jak wobec osoby zupełnie obcej, grzecznie i z dystansem. W obozowisku trajgrodę Medek i Paweł pakowali znalezione w ziemi artefakty. Z najgłębszej, a zatem najstarszej, eksplorowanej warstwy Ziemi. Harcerze wykopali dwa krzemienne groty oraz kawałki kości i rogów reniferów, noszące ślady uszkodzeń mechanicznych. Prawdopodobnie były to pozostałości po obozie, może nawet po kilku kolejnych obozach myśliwych, którzy kilkanaście tysięcy lat temu polowali tu na renifery. A to? spytała Tenia, pokazując znaleziony na początku, obrobiony ludzką ręką, duży kawałek rogu łosia. Może mieć związek z myśliwymi sprzed tysięcy lat, odezwał się Paweł. Co ty na to? Zwrócił się do Edka. Trudno w tej chwili powiedzieć, zastanowił się archeolog. Wstępnie, przez porównanie z podobnym rogiem głosia wykopanym niedawno po tolsztynemu zbiegu rzekłyny i wadągu, można przyjąć, że ten, jak tamten, dotarł tu około trzynastu tysięcy lat przed naszą erą z grupą myśliwych. Jednak nie musi być importem, który pojawił się tu jako przedmiot wykonany wcześniej w innym, bardzo oddalonym miejscu. Mógł być przecież równie dobrze pozyskany i obrobiony na tych terenach, Edek wziął róg do ręki. Ze stanu jego powierzchni, wyraźnego jej wytarcia na gładko w miejscu pasującym do ludzkiej dłoni, wynika, że był używany przez wiele dziesiątków lat. Przeciętnie życie ludzkie trwało wówczas niezbyt długo. Zauważyła tenia. Można więc z tego wywnioskować, że róg był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zauważyła tenia. Tego się nie da wykluczyć. Przytaknął Edek. Jeżeli był w ten sposób przekazywany, oznaczałoby to, że odgrywał jakąś istotną, przypisaną mu rolę w tej grupie myśliwych. Może nawet był symbolem władzy prototypem późniejszego berła królewskiego? Kawałek rogu sprzed tysięcy lat i tyle tajemnic. Westchnęła Tenia. Ciekawe, dlaczego został tu porzucony? Może przestał być potrzebny, albo został po prostu zgubiony przez myśliwych goniących za zwierzyną? Też się nad tym zastanawiam, wtrącił się Paweł. Przypadkowe porzucenie, zgubienie takiego przedmiotu nie wchodzi w rachubę. Najprawdopodobniej w tym miejscu doszło kiedyś do jakiegoś dramatycznego wydarzenia. Po którym ten róg nie był już potrzebny. Na przykład. Wskutek chorób lub podniesionych w walce ran mogło nastąpić znaczne zdziesiątkowanie grupy myśliwych, dla których róg ten miał jakieś znaczenie kultowe, symboliczne. Został po nich tylko róg, który teraz pobudza naszą wyobraźnię, zażartował Edek, pakując ostrożnie do foliowej torebki przeżarty odzą groty włóczni prawdopodobnie Jaćfingów, pochodzący sprzed XIII wieku. W tym samym czasie po raz drugi próbowałem rozwiązać zagadkę tajemniczego kopczyka, widocznego za karczmą na rysunku sporządzonym na początku XIX wieku przez Joachima. Może nie istniał w ogóle? Przecież Joachim mógł narysować wszystko, co tylko chciał. Mógł, z jakichś powodów, dorysować kopczyk, którego nie było. I może tak postąpił? Rysując karczmy wiosną, narysował przecież zmyślony, zimowy pejzaż. Z rysunkiem Joachima w garści wyszedłem przed zajazd. Teodor, doświadczony architekt, miał rację. Poprzednio stanąłem tak, by patrzeć prostopadle na fronton zajazdu. Sądziłem wówczas błędnie, że jego ustawienie odpowiada ustawieniu frontonu dawnej karczmy. Jednak karczma była ustawiona inaczej, co oznaczało, że kopczyka należało szukać w zupełnie innym miejscu. Mimo nieprzespanej nocy, Edyta nie mogła zasnąć. Stała przy otwartym oknie pokoju hotelowego, spoglądając z pierwszego piętra na nasłonecznioną już ulicę wylotową z Łomży, którą, po upadku Powstania Listopadowego, w licznej kolumnie emigrujących powstańców maszerował jej przodek adam. Szedł w nieznane do Francji z wiarą, że kiedyś wróci na ziemię swych ojców. Nie wrócił. Szedłem właśnie za zajazd w kierunku prawdopodobnego miejsca po kopczyku z rysunku Joachima, gdy odezwała się moja komórka. Dzień dobry, Tomaszu. Usłyszałem głos Edyty. Jesteś w zajeździe? W taką ładną pogodę? A gdzie mogę cię teraz zastać? Na trawniku. Jakieś sześć metrów za zajazdem pod czerwonym kapturkiem. Edyta zaśmiała się, stój tam. Zażartowała. Zaraz przyjadę. Wyłączyła komórkę. Podczas mojej rozmowy telefonicznej z Edytą na parkingu przed zajazdem zatrzymał się błękitny Opel. Po chwili wysiadł z niego rosły, odziany w dresy, brodaty, kudłaty mężczyzna z wypchaną, skórzaną torbą na ramieniu. Idąc w stronę zajazdu, przybysz rozejrzał się zaciekawiony po okolicy, rozprostował kości i, potykając się o listwę w drzwiach wejściowych. Wpadł do środka, wykonując krótki lot nad posadzką i tocząc się po niej nieco dłużej, prawie pod samą recepcję. Nic się panu nie stało? Wychylając się z recepcji, spytała zaniepokojona pani Kasia. Jeszcze nie wiem zarychotał kudłacz, zbierając się z posadzki. Muszę się obmacać. Tu spojrzał wesoło na młodziutką recepcjonistkę. Hej! Przecież my się znamy. Studiuje pani dziennikarstwo? Pan Hipolit. Spytała z niedowierzaniem w głosie pani Kasia. We własnej, może trochę bardziej zarośniętej niż zwykle i poturbowanej postaci. Rozejrzał się czochrając poskręcaną fryzurę prawie afro. To piękne. Spojrzał w oczy pani Kasi. Gdzie się nie pojawię? Tam spotykam pracujących studentów dziennikarstwa. Pokręcił głową ze zdziwienia. Gdyby byli tak pracowici podczas studiów. Ale mamy wakacje. Pani tu zarabia na studnia? W pewnym sensie. Uśmiechnęła się pani Kasia. Pomagam rodzicom w prowadzeniu ich zajazdu. I słusznie. Pan Hipolit podniósł wyprostowany palec wskazujący lewej ręki. W tych zwariowanych czasach, pani Katarzyno, rodzinny interes staje się prawdziwą ostoją stabilizacji młodego pokolenia i dobrobytu narodu. Zaśmiał się i zarzucił torbę na ramię. Załapałem się na jakiś wolny pokój w zajeździe pod czerwonym kapturkiem? Jeżeli nie, to i tak będę tu musiał poczekać, chociaż w pani towarzystwie poczekam bez przymusu i nie zatęsknię ani przez chwilę za nikim. Jedyny pokój jednoosobowy jest już zajęty. Pani Kasia spuściła oczy i spiekła delikatnego raczka. Mamy wolną dwójkę. Dwójkę? Ucieszył się gość. To dobrze. Bo jestem tu umówiony z naszym wspólnym znajomym. Pan Hipolit, znakomity fotoreporter i artysta fotografik, prowadził na studiach zajęcia z fotografii prasowej. Studentki szalały za nim w skrytości. Czyżby z panem redaktorem Punim? spytała niepewnie pani Kasia. Oczywiście. Ucieszył się pan Hipolit. Musimy trochę popstrykać i popiurzyć, żeby nie zapomnieć, jak to się robi. A jest co robić. Puni reporter prasowy zajmujący się dziennikarstwem śledczym, rówieśnik pana Hipolita, był jedną z najbarwniejszych, najbardziej lubianych postaci w uczelnianej kadrze dydaktycznej, złożonej z niebyle jakich okazów osobowości. Mówiono o nim, że jest chodzącym, bardzo zasobnym archiwum personalnym i zdarzeniowym o nieograniczonej pamięci. Nigdy z nikim nie rozmawiał o tym nad czym aktualnie pracował lub czym w najbliższym czasie zamierzał się zająć. Można było odnieść wrażenie, że Puni nie ma nic do roboty i nic nie robi lub pracuje, byle jak, bo bardzo swobodnie dysponuje swoim czasem i nigdy nigdzie się nie spieszy. W rzeczywistości był dobrze zorganizowanym tytanem pracy dziennikarskiej. Na uczelni prowadził zajęcia z warsztatu dziennikarskiego. Pani Kasia pamiętała jeszcze swoje pierwsze spotkanie z Puni. To było na początku studiów. Miała coś do załatwienia z opiekunem roku, ale nie wiedziała jeszcze, kto nim jest i jak się nazywa. Od koleżanki z drugiego roku dowiedziała się, że to Puni i że trafił się im dobry opiekun. Ktoś inny pokazał jej młodego jeszcze, niepozornego mężczyznę na korytarzu. Podeszła i powiedziała: Przepraszam, panie Puni. Chwileczkę. Marszcząc zabawnie brwi, przerwał jej nagabywany dziennikarz. Nie nazywam się Puńni, ale się domyślam, Puńni prawda tak, że chodzi pani o mnie. Pani Kasia dowiedziała się wówczas, że puni ma na imię Olgierd. Jednak, od częstego wtrącania do zdań powiedzonka puni prawda tak, przylgnęła do niego nauczelnik sywa Puńni. Tylko nieliczni studenci pamiętali, jak się rzeczywiście nazywa. Powiedzonko to Puni odziedziczył po swoim dziadku, dziennikarzu, którego też nazywano Punim, a wtrącał je tylko po to, by rozbawiać studentów i swoich rozmówców. Panowie Hipolit i Puni współpracowali ze sobą przy wielu dziennikarskich śledztwach, ujawniając przestępstwa popełniane nie tylko przez pospolitych złodziej i bandziorów. Później, Korzystając z ich publikacji, zajmowała się tymi przestępstwami policja i prokuratura. Edyta zastała mnie siedzącego po turecku na trawniku, dokładnie tam, gdzie stojąc miałem na nią czekać. Nieco wcześniej odwiedzili mnie wiewiórka, Wilhelm Tell i Sokole Oko. Byli wyspani, odświeżeni i po śniadaniu. Otrzymali ode mnie zadanie spenetrowania zalesionego terenu za ogrodzeniem zajazdu mieli wypatrzyć miejsca mogące być pozostałościami po starych nienaturalnych kopczykach ziemi przepraszam że usiadłem bez twego pozwolenia uśmiechnąłem się na widok edyty i natychmiast wstałem ale chciałem być chociaż przez chwilę bliżej matki ziemi a poza tym nie lubię stać gdy mogę usiąść też lubię posiedzieć na słońcu w pachnącej trawie w ładnym otoczeniu i w ciszy zachwycona rozejrzała się w koło jak tu pięknie Niestety, nie jest cicho. Zagderałem żartobliwie. Spojrzała na mnie zdziwiona. Nie słyszysz? Też się zdziwiłem, ale na niby. Przecież w lesie drą się jakieś ptaki. Edyta zaśmiała się. Śpiewają. Tomaszu, śpiewają. Rozejrzała się zaniepokojona. Coś się stało? Mam nadzieję, że nie. Spojrzała na mnie. Premier gdzieś mi się zapodział. Przyjechał ze mną. Mówiłam, że ma być grzeczny. Premier. Moje brwi odjechały bardzo wysoko nad okulary, sygnalizując zdziwienie bez granic. Tu i teraz. O, na szczęście jest. Chodź tu. Obejrzałem się z niedowierzaniem. W naszym kierunku trwałował zabawnie uśmiechnięty, spowiewającym różowym języczkiem piesek Edyty. Edyta usiadła przy mnie na trawniku. Z rękopisu dowiedziałam się że Adam był tu krótko, zaledwie kilka tygodni, powiedziała drapiąc lekko premiera za uchem. Zdążył się jednak zakochać, z wzajemnością, w pięknej córce karczmarza, Wandzie. Poprosił o jej rękę. Jego oświadczyny zostały chętnie przyjęte. Rękopis Adama urywa się niespodziewanie na tym, że ksiądz udzielił im ślubu i odbyło się huczne wesele, mówiąc to Edyta trochę się rozmarzyła. Jak każda kobieta na wspomnienie przeczytanego właśnie, szczęśliwie zakończonego romansidła, to wzruszające zakończenie albo interesujący początek, wtrąciłem delikatnie swoje trzy grosze. Początek spojrzała na mnie jasnymi oczami, które już skądś znałem. No wiesz, jak to jest uśmiechnąłem się, a potem żyli długo i szczęśliwie, a może krótko i nędznie, przytłoczeni prozą życia. Zaśmiała się dźwięcznie. Szkoda, że nie wiadomo, co się działo z nimi później. Pewnie poszli razem do Francji. Pogłaskałem popysku pysku przymilającego się premiera. Chociaż rodzice wandy mogli nie zgodzić się na wyjście córki z domu w daleką, niebezpieczną drogę do obcych. Czasy były niespokojne. A może sam Adam nie chciał jej narażać na trudę pieszej włóczęgi przez Europę? Co ja plotę. Przecież nie po to wzięli ślub, żeby się zaraz rozstawać. To brzmi logicznie, przytaknęła, ale kto wie, jak było naprawdę. Rozmyślałam nad tym cały ranek. Z raportu, o którym wczoraj rozmawialiśmy, wiadomo, że Adam dotarł do Francji. Ten raport spowodował, że przyjechałam tu szukać śladów jego pobytu. Nie wiedziałam nic o istnieniu Wandy. Teraz, gdy się o niej dowiedziałam, nie wiem, co się z nią stało. Może jednak poszła z Adamem i zamieszkali razem we Francji? Zastanowiłem się. Jeżeli tak, to najprawdopodobniej oboje są twoimi przodkami. Pomyśl. Jesteś być może w miejscu, w którym kiedyś się poznali i związali ze sobą na dobre i złe. Ten kawałek ziemi był kiedyś własnością twoich przodków ze strony Wandy. Masz polskie korzenie. Widzę, że nie czytałeś całego rękopisu Adama. Uśmiechnęła się Edyta. Było trochę inaczej. W rękopisie jest wzmianka o plotce na temat romansu, który połączył żołnierza napoleońskiego Joachima z piękną żoną karczmarza, Aliną. Aha, jakoś mnie to nie zdziwiło. Ludzie zawsze plotkują o innych. Wiem, uśmiechnęła się Edyta. Ale są różne plotki. W niektórych tkwi ziarno prawdy, jak w legendzie. Wyczytałam, że karczmarz Jan w dzieciństwie ciężko chorował. Przypuszczalnie z tego powodu, chociaż oboje Saliną bardzo chcieli, nie mogli mieć potomstwa. Gdy kilka miesięcy po wyjeździe Joachima żona Jana urodziła córeczkę, ludzie zaczęli plotkować, że jej ojcem jest. Poczekaj. Przerwałem. To, co teraz powiedziałaś, zmienia postać rzeczy. Zerwałem się z trawnika. Być może Wanda rzeczywiście była córką Joachima. Jeżeli tak, to idąc z Adamem do Francji mogła być świadoma, że odnajdzie tam rodzonego ojca lub jego rodzinę. Pozwól ze mną do zajazdu. Podałem rękę, pomagając wstać idycie. Musisz coś zobaczyć. Może za chwilę poukładamy te klocki i poznamy prawdę. Dzwonek komórki wyrwał Teodora z głębokiego, dzinnego snu. Cześć. To ja. Usłyszał radosny głos robka, Aha! Cześć! Ziewnął przeciągle. Co w Augustowie? Zaraz się rozejrzę. Zaśmiał się Lopek. Właśnie wyszedłem ze szpitala, bo czuję się już znakomicie. To dobrze, ucieszył się teo. Ale nigdzie nie biegaj. Już po ciebie wyjeżdżam. Nie trzeba. Przecież to bliziutko. Przejdę się spacerkiem. Możesz. Ale wtedy zobaczymy się dopiero późnym wieczorem i będziesz trochę zmęczony. Co? Czyżby przez ten upał Augustów aż tak strasznie się rozciągnął? Być może. Nie wiem. Z pewnością jednak odnaleźliśmy ślata dama. Z tego powodu przenieśliśmy wczoraj naszą bazę z motelu w Augustowie do hotelu w Łomży. I tu są twoje rzeczy. Wiewiórka, Wilhelm, El i Sokole oko skończyli myszkowanie po zalesionym terenie za zajazdem. Któreś z pięciu wykrytych przez nich niewielkich, porośniętych drzewami wzniesień mogło być pozostałością ponarysowanym kiedyś przez Joachima Kopczyku. Znany im z nocnych ciemności las wyglądał teraz całkiem przyjaźnie. Harcerze rozsiedli się kilka metrów od ogrodzenia zajazdu na niewielkiej, nasłonecznionej polanie w otoczeniu bzykających owadów, bezszmerowo wachlujących powietrze motyli, zwiewnych pajęczynek. Pachnących ziół i jednej żaby. O! wykrzyknął Wilhelm Tell na jej widok. Księżniczka zaklęta w żabkę. Daj jej buzi. Zażartował wiewiórka. Roześmiany Wilhelm Tell pochylił się i cmoknął powietrze. No, co się tak gapisz? Zadzierając zabawnie nos spytał zaniepokojoną żabę. Jestem księciem nowej generacji. Wiewiórka i sokole oko zarychotali radośnie jak dwa dorodne żabska. Zielone zwierzątko łypnęło wypukłymi oczkami na intruza i skoczyło między gęsto rosnące na poboczu polanki dorodne pokrzywy. Książę nowej generacji przysiadł, odbił się nogami od ziemi i bez namysłu skoczył za nią. Wiewiórka i sokole oko usłyszeli odgłos łupnięcia o ziemię i bolesny okrzyk, o rany. Z pokrzyw wyskoczył poparzony Wilhelm Tell. Miał wytrzeszczone oczy i otarte kolano. Na jego widok druchowie zaśpiewali, a harcerz taki gapa, że aż w pokrzywy wlazł popas, popas. Do wesela się zagoi, zaśmiał się wiewiórka. Jakiego wesela? Drapiąc poparzone ręce, zdziwił się Wilhelm Tell. twojego z księżniczką, wyjaśnił przyjaźnie Sokole oko. Pisze się na pierwszego drużbę w orszaku, w parze z jakąś miłą żabką. Książę nowej generacji spojrzał na kolegów. Podrapał się po łydkach i śmiejąc się powiedział, wesela nie będzie. A co? Panna młoda uciekła? Zmartwił się żartem wiewiórka. Nie. Wilhelm Tell machnął dłonią. To ja uciekłem, bo ta żaba zwabiła mnie w pułapkę. Przez nią wyrżnąłem kolanem w jakąś cegłę. W cegłę? Sokole oko spojrzał na kolegów i ruszył w stronę pokrzyw. O ile wiem, cegły w lesie nie rosną. Wiewiórka i Wilhelm Tell weszli za nim w pokrzywy. Zauważyliście, że pokrzywy tak obficie rosną tu tylko w tym miejscu. Sokole oko spytał kolegów. Ja to nawet poczułem na własnej skórze, zażartował Wilhelm Tell drapiąc się bezlitośnie po udach. Sokole oko kontynuował: Mój tata powiedział, że takie skupiska dorodnych pokrzyw wyrastają najczęściej w miejscach użytkowanych kiedyś lub teraz przez ludzi. To zrozumiałe, Uśmiechnął się wiewiórka. Rosną przecież po to, żeby nas parzyć. Pozwolisz, że dokończę? spytał sokole oko grzebiąc w pokrzywach. Kończ waść. Słuchajcie. Jeżeli jest tak w rzeczywistości, to prawdopodobnie cegła, w którą łupnął Wilhelm Tell kolanem, nie znalazła się tu przypadkiem. Może być fragmentem istniejącej kiedyś w tym miejscu większej całości. Harce szurwał w połowie zdania i nagle wrzasnął. Jest. W drodze do pokoju Francuzów opowiedziałem Edycie o szafie i okolicznościach, które spowodowały, że z karczmy przewędrowała ona do domu staruszka zaprzyjaźnionego z Lucyanem. To może być poszukiwany przez ciebie mebel ze skrytką w dnie, zakończyłem otwierając drzwi do pokoju. Ale ciekawe, co powiesz na ten portret? Edyta zamarła w bezruchu. Ze ściany spoglądała na nią jej twarz narysowana na pożółkłym papierze. Skąd Tomasz? spytała ściszonym głosem, jakby wstydząc się swej obecności. Ja tego nie mam, uśmiechnąłem się. Ten portret wisiał tu, zanim dowiedziałem się o istnieniu zajazdu pod czerwonym kapturkiem. Teraz już wiem, gdzie widziałem ciebie, zanim się spotkaliśmy. Pani Kasia też jest przekonana, że zna ciebie z widzenia od dawna. Tylko nie pamięta, gdzie się spotykałyście. To nie jestem ja, powiedziała niepewnie, siadając przy stoliku. Oczywiście, że nie. Zdjąłem ze ściany portret i położyłem na stoliku przed Edytą. Poznaj Alinę, piękną żonę karczmarza Jana i matkę Wandy. Jesteś do niej szalenie podobna. Edyta otworzyła pośpiesznie torebkę i wyjęła chusteczkę. Miejsce na jej kolanach zajął premier. Wywalił z pyska różowy ozorek i machnął nim kilka razy po jej policzku. A to jest Jan, położyłem przed Edytą drugi portret. Wzruszona Edyta dotknęła delikatnie obu portretów, głaszcząc twarze przez szkło. Kto ich narysował? spytała. Joachim, któremu plotka przypisuje ojcostwo Wandy. Był znakomitym rysownikiem. Spojrzała na mnie, chciałabym dotknąć papier, na którym zostali narysowani. Jasne. Wyjąłem i otworzyłem scyzoryk, żeby wydobyć portrety z ramek. Dopiero z bliska, zwłaszcza oglądając odwrotną stronę, dostrzegłem, że oprawa rysunków jest równie stara jak one. Sprawnie bez uszkodzeń otworzyłem obie oprawy zdjąłem tekturkę chroniącą od tyłu portretaliny. Jasny gwint. Zapominając o obecności damy, wykrzyknąłem na widok tego, co zobaczyłem. W tym samym czasie pod Rajgrodem Bolek, Edek, Paweł i bardziej krzepcy harcerze, dopingowani przez harcerki i kolegów, usiłowali przekręcić jeden z tajemniczych głazów, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma jakichś znaków na jego drugiej, niewidocznej stronie. W tym celu zamierzali stoczyć kolosa do wykopanego prawie pod nim, wzdłuż dłuższego boku, płytkiego dołu. W pobliżu leżała sterta połamanych drągów, wykorzystanych już jako dźwignie do podważenia głazu. Z łamały się następne. Punktem oparcia dla tych dźwigni był sąsiedni głaz. No. Nareszcie drgnął. Stęknął ciężko bolek i otarł potlejący się z czoła. To niewiele, ale jednak coś, zauważyła optymistycznie tenia. Dobra. Ogłaszam przerwę wypoczynkową, wysapał zmachany edek. Nabierzemy sił i przekręcimy ten kamyk. Wszyscy, z wyjątkiem Pawła, opadli na trawę. Paweł chwycił saperkę, wskoczył do dołu i zaczął ostrożnie obciosywać ziemię po głazem. Uważaj, bo będzie tąpnięcie. Ostrzegł Edek. Jak tąpnie, to uskoczę. Odkrzyknął Paweł. Jeżeli zdążę. Ciachnął saperką spory kawałek ziemi i błyskawicznie wyskoczył z dołu, bo miał wrażenie że głaz drgnął. Ustąpił miejsca głazowi, który wolno przekręcił się i z głuchym łoskotem zleciał do jamy, ukazując zaciekawionym harcerzom odwrotną stronę. Ułał. Rozległ się huralny okrzyk zachwytu i zdumienia. Pawłowi, Etkowi i Bolkowi opadły szczęki. W lasku za zajazdem pod czerwonym kapturkiem robiło się coraz ciekawiej. Wiewiórka, Wilhelm i Sokole Oko. Nie bacząc na parzące ich pokrzywy i lejący się po całym ciele pot, rozgrzebywali ziemię na skraju niewielkiej, nasłonecznionej polanki. Odkopywali stary mur z czerwonej cegły, którego odkrycie Wilhelm Tell przypłaciło tarciem kolana. Trafiłem ręką na jakąś dziurę pod murem. Drapiąc się po łydkach i zgarniając krzątające się po nich czerwone mrówki, zameldował Sokole oko. — Pokaż! Wykrzyknął wiewiórka, wykonując w jego kierunku żabiskok przez pokrzywy. Wilhelm Tell też skoczył. Wiewiórka wetknął ostrożnie rękę do dziury w ziemi. Pod palcami wyczuł dolną powierzchnię cegieł tworzących podstawy muru wzniesionego z odkopanych przez chłopców kilku warstw starych, grubych cegieł. Głębiej była już tylko ziemia. Bez sensu. Powiedział rozczarowany, przyglądając się murowi. Zaraz. To nie jest bez sensu. Wiewiórka zaczął zapamiętale rozgrzebywać dziurę w ziemi. Po chwili oczom harcerzy ukazał się fragment ostatniej, niewidocznej do tej pory warstwy cegieł. Ułożona inaczej, z cegieł ustawionych na węższych bokach, tworzyła łagodny, wygięty ku górze łuk. Takimi łukami kończono kiedyś od góry budowy otworów okiennych, wysapał wiewiórka. I otworów, w których instalowano drzwi furty lub bramy. Dorzucił sokole oko. Zakładamy się, co to za otwór, czy ryjemy dalej? Spytał roztropnie Wilhelm Tell. Ryjemy. Odkrzyknęli zaciekawieni harcerze. Co ryjecie? Odezwał się obcy, męski głos za ich plecami. Jak na komendę obejrzeli się za siebie. Po to prawą portretu Aliny leżały płasko zasuszone stokrotki. Spod nich spoglądały na nas oczy młodego Przystojnego, gładko ogolonego mężczyzny o ciemnych, pofalowanych włosach. Poniżej widniał krótki tekst w języku francuskim, droga Alino. Ufam, że mówiąc o bezgranicznym szczęściu, które daje Ci świadomość rychłego powicia dziecka, jesteś rzeczywiście kobietą szczęśliwą, bo spełnioną jak tego usilnie i bezowocnie pragnęła ślata całe. I obyś taką pozostawała zawsze u Boku Jana, człowieka najzacniejszego. Joachim. Postscriptum. Dziecko, gdy wydorośleje, pozdrów ode mnie serdecznie. Gdy Edyta czytała ten swoisty list od Joachima, poprosiłem do nas Tadeusza. Pani Edyto. Uśmiechnął się na widok jej pytającego spojrzenia. Nie roszczę sobie żadnych praw do tych portretów. One po prostu były w tym budynku przede mną. Jakby czekały na panią, popatrzył na rysunki. Teraz należą do pani. Chciałbym tylko zachować ich kopie, wykonane z obu stron. Będą wisiały tu w pokoju Francuzów. Czy to oznacza, że w tym pokoju mieszkał kiedyś Joachim? Spytała Edyta. Wątpię. Wyręczyłem Tadeusza, który nie znał treści rękopisu Adama. Z pokoju, w którym mieszkali żołnierze Napoleona, była widoczna droga na łomrze. Nie widać jej przez okno tego pokoju. Sprawdziłem już i wiem, że droga biegnie jak kiedyś, ale można ją zobaczyć tylko z pokoju po przeciwnej stronie korytarza. Pewnie więc Francuzi tam właśnie mieszkali. Odwrotna strona wizerunku karczmarza Jana była opatrzona zapisem: Zacny Janie, mam nadzieję, że kiedyś przeczytasz to Ty lub ktoś z Twojej rodziny. Ocaliłeś życie moje i moich przyjaciół, nie oczekując i nie żądając w zamian niczego. Jestem ci za to do zgonni wdzięczny, Joachim. Tym, co z przyjaciółmi uradziliśmy, zostawić w twojej sekretnej piwnicy na powrót Napoleona i nasz rozporządzaj wedle własnych potrzeb. Nie wiedzieliśmy wówczas, że nie przejdziemy już tędy lub jakąkolwiek inną drogą na Rosję. Teowiózł właśnie Lopkasa Augustowa do Łomży, gdy rozdzwoniła się jego komórka. Zjechał na pobocze i zatrzymał samochód. Gdzie jesteś? Usłyszał głos Edyty. Dojeżdżamy z Lobkiem do Łomży. Zaniepokoił się. Coś się stało? Wiele się wyjaśniło. Odpowiedziała pogodnie. Przedzwoń do Anki. Czekam na was, troje u Tomasza, w zajeździe pod Czerwonym Kapturkiem. W obozowisku harcerskim pod Trajgrodem panowała grobowa cisza. Wszyscy skupili się nieruchomo nad leżącym w dole, odwróconym głazem. Nawet Paweł zamarł w bezruchu. Zapominając o fotek To mamy pomnik Przerwał przedłużającą się ciszę edek Zgarniając dłonią resztki ziemi z powierzchni głazu Zwróćcie uwagę na rozmieszczenie i rysunek oczu, nosa i ust Spokojny wyraz twarzy, układ rak na korpusie Na dłoniach i wyraźnie zarysowane nakrycie głowy Przypomina hełm bez przyłbicy Zauważył Bolek Tak Przytaknął Paweł pstrykając zdjęcie to może być próba utrwalenia wojownika, który dokonał bohaterskich czynów. Jaćfingowie upamiętniali swoich bohaterów w opowieściach o nich, w legendach, w pieśniach i w kamiennych rzeźbach. W ten sposób utrwalali swoją historię. Ich opowieści, legendy i pieśni przepadły jednak w mrokach dziejów wraz z nimi. Krzyżaccy i inni okupanci tej ziemi zastąpili je własnymi. Na szczęście tu i ówdzie przetrwały kamienie z wyrytymi postaciami, o których nic nie wiemy. Nie wiemy też, gdzie są te kamienie. To znaczy, zdarza się, że przypadkiem, jak dziś, po upływie nieznanej liczby wieków od wyrzeźbienia, wtrącił żartem Edek. Ta rzeźba jest aż taka stara, zdziwiła się tenia, może nawet starsza, zaśmiał się Edek. Przepraszam. Właściwie nie da się dociec prawdy o wieku rzeźby w kamieniu. Jeżeli rzeczywiście pozostała po Jaćwingach, to powinna pochodzić sprzed XIV wieku, bo w XIII wieku ich plemię zostało całkowicie wyniszczone przez krzyżaków i wspomagających ich krzyżowców z południa i zachodu Europy. Oznacza to, że może mieć tysiąc i nawet więcej albo mniej lat. Edziu! Wtrącił się Paweł wyciskając mój numer komórki. Nie zapominaj o Gotach, którzy przybyli tu ze Skandynawii na początku naszej ery i żyli na tych obszarach, zachowując przez co najmniej dwa wieki widoczną odrębność kulturową. Oni też uwieczniali swoich w kamieniu. Pamiętam o Gotach, mruknął archeolog, zaglądając pod głaz, którego bok do tej pory był zasłonięty leżącym teraz dole. Rozmowę z Edytą i Tadeuszem przerwał dzwonek mojej komórki. Szefie. To ja. Odezwał się Paweł. Słuchamy meldunku z potraj grodu. Czy szef siedzi? Usiadłem na krześle. Siedzę. To dobrze, bo mam powalającą wieść. Paweł najwyraźniej delektował się tym, że pobudza moją ciekawość prawie do bólu. Jeden z tych głazów, po przekręceniu, okazał się megalityczną rzeźbą. Jasny gwint. Znowu zapominałem o obecności damy. Jesteś pewien. Że to nie jakaś współczesna podróbka? Jeszcze nie wiemy. Ale kopiemy już dół pod drugi megalit. Dół. Zdziwiłem się. Po co kopiecie dół, skoro głaz i tak jest pod ziemią? Żeby przekręcić pierwszy kamek na drugą stronę zastosowaliśmy metodę dołowania. Okazała się skuteczna. Na razie. Zaśmiał się Paweł i włączył komórkę. Obcy mężczyzna miał obfite, poskręcane włosy na głowie i twarzy. Uśmiechał się przyjaźnie do wiewiórki, Wilhelma Tella i Sokolego Oka. Umorusani harcerze wychylili głowy z pokrzyw. Co tak ryjecie? Powtórzył pytanie zaciekawiony kudłacz. Nie ryjemy. Gramy w podchody, odezwał się przytomnie wiewiórka. A co? Nie wolno? Wolno, przytaknął uśmiechnięty kudłacz. A może i nie wolno? Nie wiem. Nie jestem stąd. To tak jak my, zauważył Wilhelm Tell wyciskając dyskretnie numer mojej komórki. Szkoda, zmartwił się kudłacz. Myślałem, że znacie te okolice. Wilhelm Tell wolniutko zanurzył się w pokrzywach i przyłożył komórkę do policzka. Myślałem, że to znów dzwoni Paweł. No. Co tam z dołowaniem kamyków po Trajgrodem? Nie wiem. Usłyszałem przyciszony głos Wilhelma Tela, druhu Tomaszu. Jesteśmy w lasku za zajazdem. Chyba coś mamy. Co tak szepczesz? Bo jest tu jakiś obcy, podejrzany facet, który nas zaczepia. Nie wie, że dzwonię. Spoko. Już przybiegam. Wyłączyłem komórkę. Tadeusz i ja wybiegliśmy z zajazdu i cicho ruszyliśmy w stronę polanki. Po drodze minęliśmy jakiegoś kudłatego, uśmiechniętego brodacza. Szedł od strony lasku. Co się szczerzysz? Pomyślałem. Nie jestem panienką. Zaraz po minięciu nas mężczyzna zatrzymał się. Tomasz. Usłyszałem znajomy głos za plecami. Obejrzałem się i stanąłem jak wryty. Hipek? spytałem, nie dowierzając własnym oczom. Kundłaty brodacz okazał się Hipolitem, znajomym fotoreporterem z Warszawy. Tomaszu, jeżeli mnie rozpoznałeś pod tym zarostem, to po co pytasz? Zaśmiał się kudłacz. A swoją drogą. Okazuje się, że musieliśmy obaj przyjechać w różnych celach z Warszawy aż tu, do zajazdu pod czerwonym kapturkiem pod łomżą, żeby wreszcie spotkać się po latach. Idziecie na grzyby? Chcemy się tylko rozejrzeć. Poczułem. Że mam niewyraźną minę. Zauważył to Hipolit. Przepraszam. Że też się nie domyśliłem, uśmiechnął się do mnie. Ten harcerz dzwonił do ciebie? Tak. Zareagował właściwie. Kipek pochwalił Wilhelma Tela. Jasne. Odezwał się Tadeusz. Ci chłopcy wiedzą, że kręcą się tu różni ludzie. Jak to na strachowisku. Zaśmiał się Kudłacz. Spojrzałem zdziwiony na Hipolita. Idziesz z nami do harcerzy? Czekają na nas oczywiście. ucieszył się brodacz zdziwi ich, że się znamy. Skąd wiesz, że to strachowisko spytałem od mojej studentki, którą spotkałem tu w recepcji. Pani Katarzyna pomaga. Wiemy, co robi pani Katarzyna bo to moja córka zaśmiał się Tadeusz, klepiąc Hipolita po plecach. Z gęstych pokrzyw wychyliły się trzy umorusane. Zaskoczone twarze. Czuwaj, druchowie. Poznajcie drucha Hipolita. Przerwałem, bo z rozpędu popełniłem nietakt. Przepraszam. Uśmiechnąłem się do hipka. Odwrotnie. Druchu Hipolicie, poznaj wytrawnych poszukiwaczy przygód, druchu w wiewiórkę, Wilhelma Tella i Sokole Oko. Wskazałem szerokim gestem chłopców. Druchowie, to jest mój przyjaciel, druch Hipolit. Znakomity fotoreporter. Przerwałem ponownie, bo za harcerzami zobaczyłem właniający się z ziemi mur z cegły, w którym widniało wejście zamknięte okutymi, zardzewiałymi drzwiami. Jasny gwint. Zaklął z podziwem w głosie hipek, który zauważył to samo. Mogę strzelić fotę? Zanim zdążyłem odpowiedzieć, strzelił ich kilka. Spojrzałem na Tadeusza. Z jego twarzy biło zdumienie i szczęście zarazem. Skoczę po jakieś łopaty, powiedział krótko i poszedł. Druchu Tomaszu. Odezwał się Wiawiurka. W lasku namierzyliśmy kilka miejsc, w których mógł być kiedyś poszukiwany kopczyk. A to, popatrzył w stronę muru, odkryliśmy przy okazji, przez żabę. Jaką żabę? spytałem oglądając grubą, żelazną sztabę regulującą tajemnicze drzwi i wiszącą na niej masywną kłódkę. Normalną? zaśmiał się Wilhelm Tell. Szybkie danie dla Bociana. Dobrze, że szybkie, wtrącił się Hipek. Bocian nie zdążył i dzięki temu druchowie odkryli coś, co kiedyś z jakiegoś powodu zostało przez kogoś ukryte przed ludzką ciekawością i zachłannością. I dobrze zabezpieczone, dodałem, bo żelazna, masywna sztaba została w przemyślny sposób przymocowana do ryglowanych przez nią drzwi, które osadzono po prawej stronie na trzech litych, grubych zawiasach. Jak główny sejfy w banku, uśmiechnął się sokole oko. Żeby to otworzyć, potrzebny będzie doświadczony kasiarz, ślusarz albo kowal. Po co? Najsłabszym punktem tego zabezpieczenia jest kłódka. Spoglądając na mnie zauważył chipek. Możemy ją tą sami przepiłować albo wyważyć łomem. Nie możemy, pokręciłem głową. Możemy, wykrzyknął Wilhelm Tell. Przecież damy radę. W to nie wątpię. Przytaknąłem. Ale nie możemy jej zniszczyć. To staruszka, uśmiechnąłem się do hipka. Jest starsza ode mnie o ponad sto lat. Taka stara? Zdziwił się Wilhelm Tell. W przybliżeniu oczywiście, odpowiedziałem wydłubując kawałkiem drutu ziemię z dziurki od klucza. Może da się otworzyć inaczej? Trzeba naoliwić jej wnętrze i poczekać, doradził Tadeusz wbijając dwie łopaty w ziemię. Zaraz przyniosę olej do konserwacji urządzeń precyzyjnych. Zaśmiał się. Ta kłódka nie wygląda na precyzyjne urządzenie. Hipek złapał łopatę. Dawno nie kopałem. Wykrzyknął i zaczął kopać przy murze. Drugą łopatę pochwycił sokole oko. Edek znajdzie jakiś sposób na otwarcie kłódki. Pomyślałem i wycisnąłem jego numer. Słucham. Usłyszałem naszego archeologa. Albo nie słucham. Powiem od razu. Zdołowaliśmy drugi megalit. Też jest urzeźbiony. Przygotowujemy się do dołowania trzeciego. To świetnie. Przerwały metkowi. Zostaw tam Pawła. Niech dołuje. Jesteś pilnie potrzebny w lasku za zajazdem pod czerwonym kapturkiem. Trzeba otworzyć bardzo starą zardzewiałą kłódkę. Jak starą? Pierwsza połowa XIX wieku. Wsiadam i jadę. Hipek przerwał kopanie, bo odezwała się jego komórka. Serwus, Hipolicie, usłyszał głos po niego: Już dojechałem. Gdzie jesteś? Za zajazdem. A ja, Puni, prawda? Tak, wchodzę do zajazdu. Zaśmiał się, Puni. Już do ciebie przychodzę. Aha. uważaj na listwę w drzwiach. Dzięki za ostrzeżenie, odpowiedział Puni i z trzaskiem zawadził butem o listwę. Jego lot nad posadzką, zakończony zgrabnym koziołkiem i miękkim lądowaniem na pośladkach tuż przed recepcją, wprawił w podziw panią Kasię. Dzień dobry. Zawołała radośnie. Piękny lot. Zaskoczony sytuacją puni spojrzał ku górze na panią Kasię, odwzajemnił powitanie i podnosząc się z posadzki spytał: Czy puni prawda tak, wylądowałem w zajeździe pod czerwonym kapturkiem? Tak, panie Olgierdzie. To dobrze, ucieszył się Puni dyskretnie rozcierając potłuczone siedzenie. Bo na pani widok pomyślałem, że poleciałem na uczelnię. Oboje gruchnęli śmiechem. No, jesteś wreszcie! Krzyknął od drzwi Hipolit. W swoim rękopisie Adam wspomniał o sekretnej, dwukondygnacyjnej piwnicy, w której karczmarz Jan ukrywał zapasy żywności przed rosyjskimi i pruskimi żołnierzami. Wszystko wskazywało na to, że harcerze natrafili właśnie na nią. Jeżeli tak, to ściana z okutymi drzwiami była fragmentem tejże piwnicy. A jeżeli nie? Przemknęło mi przez myśl. Przecież miejsca, skazane samym położeniem na wyjątkowo duże zagęszczenie dramatycznych wydarzeń na przestrzeni wielu wieków, kryją w sobie liczne tajemnice i niespodzianki. Z rozważań wyrwał mnie dzwonek mojej komórki. Tomaszu. Usłyszałem, Edytę, dochodzi południe. Pamiętam. Skłamałem, bo zupełnie zapomniałem. Jesteśmy umówieni ze staruszkiem w sprawie szafy. Przypomniałem sobie. Czekam na parkingu. Staruszek oczekiwał nas przy stoliku ustawionym na nasłonecznionym ganku. Zapraszam do środka, wskazał ręką w kierunku otwartych szeroko drzwi po powitalnej wymianie uprzejmości. Na ganeczku posiedzimy sobie później. Żeby zwyczajowo pogadać przy kawie lub herbacie. Dopiero teraz dowiedziałem się, że ma na imię Artur. Nie krył radości z poznania Edyty, której przodkowie kiedyś wybudowali tu karczmę. Dzięki nim, pani Edyto, miejscowi ludzie mieli się gdzie spotykać, powiedział, prowadząc nas do wejścia. Ta karczma była kiedyś miejscowym oknem na świat, bo w niej zatrzymywali się zdrożeni goście z odległych stron, jak załogi statków w portach. Wraz z nimi docierały tu wiadomości ze świata. Jasny gwint. Mruknąłem pod nosem na widok dziennego pokoju. Coś się stało? Spytał dyskretnie pan Artur. Podziwiam pana księgozbiór. Staruszek spojrzał na mnie wyrozumiale. Proszę bardzo. Może pan przejrzeć grzbiety książek? Uśmiechnął się. Do środka też można pozaglądać. To nie są atrapy. Gdyby chciał pan sięgnąć wyżej. Tam stoi drabinka, wskazał ręką i poszedł z edytą do innego pokoju, aby pokazać szafę. Stanąłem przed ogromną ścianą książek, ustawionych równo na regałach od podłogi po sufit. Już z daleka dostrzegłem, że dominują wśród nich opasłe, wielotomowe wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne edycje polskie, angielskie, rosyjskie, niemieckie, francuskie. Część książek rozpoznawałem po oprawach. Bez czytania grzbietów. Miałem je we własnym księgozbiorze. Imponujący zbiór palnąłem komplement na widok wracającego pana Artura. Jest takie powiedzonko: Pokaż mi swoją bibliotekę, a powiem ci, kim jesteś. Tak? To kim jestem. Zastanowiłem się człowiekiem wykształconym humanistą nie wiem. Staruszek machnął niby lekceważąco ręką żartowałem. Nie widział pan jeszcze mojej biblioteki. Więc to nie jest biblioteka? Zaskoczony spojrzałem z nad okularów na pana Artura. Nie. Zaśmiał się staruszek. Te książki trzymam tutaj, bo nie zmieściły się tam, gdzie być powinny. Widok wypełnionego regałami pokoju przyprawił mnie o zawróty głowy. Kim jest pan Artur? Pomyślałem, omiatając wzrokiem grzbiety książek. To moja biblioteka. Od starodruków po wydawnictwa współczesne. A tam stoją ciekawsze nowości wydawnicze. Pogodny staruszek poruszał się wśród regałów jak przewodnik po muzeum. Można dotykać i przeglądać. Przepraszam, usłyszałem głos Edyty za plecami. Nie przeszkadzam? Wykonałem gwałtownie w tył zwrot. To my przepraszamy, odpowiedziałem waląc się zaciśniętą pięścią w klatkę piersiową i robiąc przesadnie skruszoną minę. Zagadaliśmy się i zaniedbaliśmy ciebie, zostawiając sam na samy z szafą. Wiemy, że zachowaliśmy się dokładnie według najgorszych obyczajów. Mój szkolniacki wygłup rozbawił Edytę i pana Artura. Przeprosiny przyjmuję, uśmiechnęła się grożąc nam palcem, bo potrzebuje waszej pomocy przy szafie. O nie! zaprotestował wesoło pan Artur. Dźwigać szafy nie będziemy. Jest za stara i my, krzepkie dwa chłopy. Możemy ją niechcące uszkodzić przy przenoszeniu, wyrządzając niepowetowaną stratę, bo to przecież szantyk. Ograniczymy się zatem do odlędzin jej dna. Zdecydowałem krótko i otworzyłem szafę. Była pusta, odkurzona i wyszorowana do czysta. Nic nie wskazywało na to, że gdzieś w jej dnie została zainstalowana skrytka. Zauważyłem rozczarowanie i zwątpienie malujące się na twarzy Edyty. Pan Artur tylko chrząknął. Czego oszukamy? Spytał. Skrytki, odpowiedziała Edyta, ale jej tu chyba nie znajdziemy. Nie wiadomo, uśmiechnął się staruszek. Stare meble przechowują w sobie wiele wspomnień i tajemnic, których obecności nie da się odkryć na pierwszy rzut oka. Edyta nie miała doświadczeń związanych z poszukiwaniem skrytek. Wiedziała jedynie, że były zawsze sprytnie ukrywane przed niewtajemniczonymi. Tylko nieliczni wtajemniczeni wiedzieli o ich istnieniu i potrafili je otworzyć. Opukałem i obmacałem grube, ciężkie dno szafy od góry i od spodu, nawet z boków, centymetr po centymetrze. I nic. Gdyby tak się siekierką? spytał żartem pan Artur. Podobno celu święca środki. Podobno po zawartości biblioteki poznaje się jej właściciela, zaśmiałem się. Widziałem księgozbiór i nie wiem, kim pan jest. Jestem emerytowanym nauczycielem łaciny i greki. Ostatnio uczyłem w olsztyńskim ogólniaku. Chociaż wtedy kładziono większy nacisk na nauczanie języka rosyjskiego. Wspominam dobrze tamte lata, bo byłem trochę młodszy i potrzebny młodzieży. A później... Pan Artur zamyślił się. Czterdzieści parę lat temu odszedłem na emeryturę i osiedliłem się tutaj. To dobre, zdrowe i piękne miejsce. Uśmiechnął się do wspomnień. To ile pan ma teraz lat? Wyrwało się zdziwione jedycie. Pewnie setkę. Staruszek wzruszył ramionami. Musiałbym zajrzeć do metryki, bo dawno już nie liczę. Zaraz. Pamiętam. W 1920 roku, a może rok później, przyjechałem z Wilna do Lwowa objąć posadę nauczyciela łaciny Y. W. Nie. Nie mogę sobie teraz przypomnieć tej szkoły. Zmartwił się Pan Artur, machnął zrezygnowany ręką i spojrzał na mnie. A może szafa, idąc moim śladem. Odpowie nam na pytanie o skrytkę i o to, jak się do niej dobrać? Zmienił szybko temat. Odpowie. Pod warunkiem, że jest poszukiwanym meblem. Zastrzegłem dłubiąc grawką w jakiejś dziurce, wydrążonej pewnie przez robaka w prawym, górnym rogu lewej ścianki szafy. Nagle grawka dognęła. Wyciągnąłem ją błyskawicznie z dziurki. Rozległo się ciche skrzypnięcie. Jak na komendę spojrzeliśmy w dół. Dno szafy poruszyło się i uniosło poziomo na 20 centymetrów. Jasny gwint. Soczyście wyraził swoje zdumienie pan Artur. Zajrzeliśmy do skrytki. Była pusta. Może to oznaczać, że następca Adama dotarł do karczmy i działał tu w połowie XIX wieku? Powiedziałem po chwili zastanowienia. Jakiego Adama? Zaciekawił się pan Artur. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że staruszek nie wie wszystkiego, a przecież wiedzieć powinien. W kilku zdaniach opowiedziałem o przodkach Edyty i o roli odegranej tu kiedyś przez Adama. Rozumiem. Odezwał się, gdy zauważył, że skończyłem. Piękna przeszłość. Ma pani znakomitych przodków. Pan Artur przerwał nagle, bo coś cicho skrzypnęło. Rozejrzeliśmy się po pokoju, poszukując wzrokiem czegoś, co mogłoby tak skrzypnąć. Nie znaleźliśmy niczego. Skrzypnęło raz jeszcze i zachrobotało koło naszych nóg. Ponownie spojrzeliśmy w dół. Dno pustej skrytki uchyliło się samoczynnie. Pod nim ujrzeliśmy drugą skrytkę. Tymczasem za zajazdem toczyła się walka z rdza w kłódce. Wiewiórka stał tuż przy odkopanych, okutych drzwiach. Trzymał sporą puszkę, wypełnioną po brzegi olejemką serwującym na co dzień urządzenia precyzyjne. W oleju tym była zanurzona kłódka zwisająca ze sztaby ryglującej drzwi. Słyszycie ten zgrzyt ich robotanie? Spytał wesoło Tadeusz. Harcerze zdziwieni spojrzeli po sobie i pokręcili głowami. Nie słyszycie? A ja słyszę. Tadeusz spojrzał w kierunku puszki. Ja też. Zaśmiał się wiewiórka. To olej gry pożerającą kłódkę, która właśnie nałykała się oleju. Długo będą się tak pożerać? Rzeczowo spytał wiewiórka. A co? Zainteresował się Wilhelm Tell. Spieszy ci się? Nie. Tadeusz klepnął się dłonią w czoło. Kaśka mnie obiedzie. Spojrzał na wiewiórkę i sokole oko. Zupełnie zapomniałem o obiedzie pod chmurką. Chodźcie ze mną. Przez ułamek sekundy staliśmy w bezruchu, zaglądając do skrytki, która była pod skrytką. Na jej dnie leżało niewielkie, płócienne zawiniątko. Obok zauważyłem pożółkły, złożony arkusik papieru. Edyta spojrzała pytająco na mnie, co teraz. Sprawdzimy, co to jest. Rozłożyłem arkusik. Naszym oczom ukazał się rysunek złożony z prostokątów porozrzucanych w widocznym porządku. To pewnie szkic rozmieszczenia zabudowań Luciana, zauważył pan Artur. Tu jest budynek karczmy, pokazał palcem. A tu, jak pamiętam, stały budynki gospodarcze. Tam była stajnia i powozownia. Staruszek przerwał i spojrzał na mnie. A tego kreta sobie nie przypominam. Uśmiechnął się rozbawiony widokiem niewielkiego rysunku, przedstawiającego wąsatę, uśmiechnięte zwierzątko. Na szkicu, daleko od prostokątów, widniała malutka sylwetka kreta. Czy to oznacza, że w tym miejscu jest coś zakopane? Spytała Edyta. Myślę, że tak, odpowiedziałem. Wizerunek kreta może być wskazówką, że bez kopania w ziemi się nie obejdzie. Jego umiejscowienie może wskazywać, gdzie należy kopać. Zdaje mi się, że wiem nawet, w którym miejscu i po co. A jeżeli tak, to już to odkopaliśmy. Musimy jeszcze rozwiązać problem otwarcia kłódki. Spojrzałem na zawiniątko. Założę się, że znajdziemy w nim rozwiązanie tego problemu. Edyta i pan Artur spojrzeli na mnie ze zdziwieniem. Wziąłem do ręki i rozwinąłem zawiniątko. W środku był ukryty bardzo stary, brunatny klucz.